Lecimy. Tak, wróciłem z obiadem. O 20.30. Masakra, jak można jeść obiad o 20.30? Łonie, łonie! Ted wyzdrowiał. Niektóre poranki jesteśmy naprawdę ponurzy. Okej, okay, spoko. Wszystko ma się dobrze. No niestety, pancake'u, nie pomożemy ci, bo nie mamy apteczki. Smacznego, dziękuję bardzo. Jeszcze ramka. A no w sumie mogę też ramkę włączyć. Nie pomyślałem. Pochowaliśmy naszego pieska obok schronu. Ojej, ten ma się dobrze. To dobrze. Podał się do handlarza szukającego amunicji. Co robimy? Nie będzie... Jak będzie event z prysznicem, to nie będę miał jak się umyć, jak oddam ammo. A ile mamy żarcia i wody? Tylko kurde, on jak ostatnio miałem amunicję, mu nie dałem, to wrzucił granat dymny i ją zabrał, więc ją po prostu oddam. Jakbym miał ją stracić za darmo, to już lepiej stracić, znaczy dostać coś za to. A co dostałem? Dostałem cokolwiek? A, radio, o, spoko. Może być. O, dostaliśmy komunikat, brakuje nam kart. No patrzcie, jaka nowość. O, nie masz kart, to już nie ma sensu grać, wyłączaj i resetuj, i graj od nowa. W tym małym bunkrze zapach, co kryje się za tą cegłą, już stali źródło tego niechcianego aromatu. A, dobra, ustalmy. Najwyżej radio rozpierdzieli mi szczur. Może by jeszcze rozpierdzielił. Oh yeah. Zepnął ze stołu nasz radio i wrócił do swojej jamy. Więcej już się nie pojawił. Super! Naprawdę, bardzo mi to cieszy. Potrzebujemy leków, no niestety. Czy mamy szansę to przeżyć w ogóle? Ile mam wody? 3,75, czyli to mi starczy na 4, 15 porcji, 60 dni. Okej, tam szanse są. Nie, dobra, pierdzielę, oni mi nic nie dali nigdy. Nie będę tego ten. Nie będę ich dokarmiał. Ted powinien się napić. Jutro. Jutro się Tedzik napije. Robale książką zatłuczemy. Tut. Ted jest głodny, Ted jest spragniony. Proszę cię bardzo, Tedzie. Jak mi idzie? Nie idzie. Ted za chwilę zwariuje zapewne. I będzie lipa. Wtedy wszystko ok, nic się nie dzieje. Karaluchy, podpoduchy. Bum, z książki headshotik. Ted powinien się czegoś napić. A to jutro dopiero. Wody ten nie przetrwa. Proszę cię, Tedzie, a masz nawet zupę. Mamy więcej zupy, więc możemy dać. No nikogo nie wypuszczamy, bo nikogo nie możemy wypuścić.
Brak evenciku. No niestety. Nie ma tak dobrze, żeby evenciki były codziennie. Lećmy dalej. Co my tu mamy? Te ceni sobie spokój. Okidoki. Nikogo nie wypuszczamy. Niestety. Bo nikogo nie mam, to jak mam kogoś wypuścić? Znaczy no mam jednego, ale jak wypuszczę to przegram, więc... Przecież nie jestem pewien, czy przy tych eventach też przegrywam, ale wydaje mi się, że tak. Woda dopiero jutro. Sprayu na robaki nie mam. Proszę, masz trochę wody. Co mamy dalej? Ted jest głodny. Dobra, mamy tego żarcia tyle, że możemy mu w sumie dać. Woda za maskę, a po co mi maska? Znaczy mi się chyba nie przyda za specjalnie do niczego. Przynajmniej mi się wydaje. Które zaczęły się o świcie, zdaje się dochodzić gdzieś z dołu. No to idziemy z siekierą na dół. Może coś fajnego znajdę. Albo zostanę ranny. Chyba nic się nie stało. A nie, dostałem maskę, okej. Chwilę, Tedowi coś jest? Ted się powinien napić, to dopiero jutro. O, aha, grzyby. Nie, grzybów jeść nie będę. Niezbyt dobrze robią na serę. Tak słyszałem. Uwaga, spoiler, umrze. Wcale nie umrę. Ted jest głodny. No masz. Tym razem przeżyję i mnie uratują, mówię wam. Może jakiś evencik z naprawą radia. Moja droga gro, co ty na to? Ten zwariował. Wspaniale. Dziękuję. Ten nie przetrwa, to mu dajmy. Wody oczywiście, czego innego. Tak, jak chcecie się dowiedzieć, o czym ta gra jest, to na moim archiwum live'a macie tutaj linka, jest pierwszy odcinek, tam przechodzę tutorial, więc tam można zapoznać się z zasadami, jakie panują w tejże grze.
Dobra, możemy poszukać zdjęcia wujka Terry'ego. Tamterego. O, ten znormalniał. Jak miło z jego strony. Mogło być gorzej, twierdzi, że Ted twierdzi, że mogło być też lepiej. No okej. Okay. Kurde, ten obiad jakiś taki uparty. Okej, okay, użyjemy maski. Maska na brak kąpieli zawsze spoko. Już prawie skończyłem jeść, więc zaraz włączę wam kamerkę. Mateusz, pusty. Mam jeszcze wody na 8, tak? 8 pić, czyli to daje mi 32 dni. Więc jest jako taka nadzieja. No, żeby nie zwariował, masz pokresy w szachy. Tadzik chce wody, proszę bardzo. O, mogę coś wymienić. No powiedzmy, że pozbędziemy się szachów. Dobra. I'm back. Ted jest głodny. No to masz, jedz wtedy. Propalę. Zatuszę mi książką. Co tam dobrego wcinam? Już nic. Warszawy, no tak, faktycznie. Bez wody ten nie przetrwa, ale do jutra da radę. Chyba. O. A, dał radę. Spoko. Tak już nie wygrasz, to po co marnować czas? Nie wiem. Gdzie jest woda, gdy ten jej potrzebuje? Ten jest głodny, burczy mu w brzuchu, właśnie tak jak teraz. Masz ten dzik jeść, to sobie możesz jak tam ci się podoba.
Ważniejsza jest woda. Co rano wstaję, temu wuj sam daje. Dobrze, że rano nie wstaje, to mi żaden wuj nie daje niczego. Ted powinien się napić, ale to dopiero jutro. Książka. Ted nie pożyje długo bez picia. Proszę cię, Tedzie. Masz picie. Idziemy na rekord. No nie wiem. Nie wiem, czy się uda. Ted jest głodny. Proszę cię. No i kurde, tak to jest z tą książką. Nią niby można naprawić to czy to, ale żeby wyskoczył event z tym naprawianiem, to jest kurwa niemożliwe. Jasne, służy świetnie do zabijania robaków, ale poza tym się do niczego nie przydaje. A niby jest taka dobra, no. Wiedzieli, że zabierają bogatym i rozdają ubogim. No mamy gównianą sytuację, to spróbujemy. O, dali mi radio. Nie najgorzej. Ted jest bardzo spragniony. Proszę cię, Tedzie. Kolejna transmisja od wojska z kartami. Mogło być gorzej, choć Ted twierdzi, że mogło być lepiej. Ted jest głodny. Proszę, Tedzio. Gdzie jest woda, gdy Ted jej potrzebuje? Woda czeka na jutrzejszy dzień. No spróbujmy ogarnąć radio. No, tak nie ogarnęliśmy, że się popsuło. Hurra, to się nim da, cieszyłem. No normalnie pięknie. Zatłuc robale. Mam nadzieję, że dzisiaj zobaczę, jak wygram. No to dobrze, że ty masz taką nadzieję, bo ja już to nie wierzę, żebym wygrał. Ewen na to kurde zmienianie tego badziewia na lekarstwa trzeci raz już mam. O, nie, czwarty, nie, chyba nawet więcej niż trzeci, czwarty albo piąty. Ted jest głodny, mąż. A nie chce mi się pić? Nie. Książka. Gdzie jest woda, gdy Ted jej potrzebuje? Czeka na jutro. Królik bestia. To się kieram go. Tak, Berta może się w ogra zmienić. Ted jest bardzo spragniony. Mogło być gorzej, Ted twierdzi, że mogło być też lepiej. Znowu ten event z apteczką i z tym sprayem. Ted jest głodny, burczy mu w brzuchu. Proszę, karmimy Teda. Kogo wysyłamy? Nikogo. Jedyne, czego pragnie Ted, to parę kropel wody jutro. I kolejny raz te leki z tego insektobójczego płynu, czy to co tam jest. Ted jest bardzo spragniony. Proszę, Tedzie. I śmietniki.
Ted ma się dobrze. Co porabia Ted? Nic specjalnego. Znowu karaluchy. No, come on! Ted jest głodny, bardzo spragniony. Proszę cię, Tedzie. A to dzisiaj miałeś mieć? Dobra, masz już kiś z tym. Jeden dzień w tą czy w tamtą. Ej, i kolejny raz mam ten event z tą kurde sprayem. No, come on! Mogę mieć zmapowanie mapy chociażby. Rozumiem, że apteczka jest pusta, no ale... ciągle jedno i to samo. Nic nie mam. To nic nie dam. Synek, weź przestań spamować, co? Nie ma co narzekać, mogło być gorzej, Ted twierdzi, że mogło być lepiej. Okej. It's my birthday, jak będzie gotowa. Jak go wyślę na ekspedycję, to przegram. Ted pragnie wody, dobra, jutro. Masz, pi i jed. 101 dzień to następny dzień z pożywieniem i z wodą. 98. Ted ma się dobrze. Expa, jakiś badziew. Dziękuję, Set. Ted ma się dobrze, jutro mu się zachce pić. Śmietnik. Ten jest bardzo spragniony, coś tam. Kogo wysyłamy na expę? Nikogo. Dobra, dzisiaj masz wodę. 105 dzień, kolejny dzień z wodą. Witam cię, Prox. Bardzo serdecznie w gronie subskryberów. Dziękuję za wspieranie kanału. Welcome to the family, my friend. Ted jest głodny. Nie ma co narzekać, mogło Ted twierdzić, że mogło być lepiej, okej. Okay. Książka. Jak pokonać Taustudina w Czarnej Górze? Zobacz sobie film na YouTubie, jak przechodziłem go. Ted jest bardzo spragniony. 105 dzień to dzień wody. Woda, proszę, Tedzie. O, mogę coś wymienić. Książkę za dwie butelki wody, latarkę. Za jedną. Dobra, kij, niech będzie latarka. Ted jest głodny. Śmietnik. No come on! Gdzie tu jakieś eventy są sensowne? Plox! Biać Plox! Nie ma co narzekać. 109 dzień to dzień na wodę. Jeżeli kilka godzin kaszlu i wyplujemy powietrze w schronie, musimy naprawić. Nie, bo mnie pogryzą komary i zachoruję. Gdzie jest woda, gdy Ted jej potrzebuje? Czeka na jutrzejszy dzień. Nasz śmietnik robi się ohydny. Wspaniale. Ech, musiałeś to radio spierdolić. Zamiast dać mi event na naprawienie tego radia, żebym mógł sobie to radio naprawić, to oni mi dadzą 10 raz na to, żeby ten... Żeby przemienić środek owadobójczy
w apteczkę. Serio. Nie ma co narzekać, mogło być gorzej, twierdzi, że mogło być lepiej. Ten nie pożyje długo bez picia, do jutra wytrzyma. I kolejny raz event z apteczką, no ja pier papier. Gdzie jest woda, gdy wtedy jej potrzebuje tutaj? Wczoraj no staje temu w sam wuj daje, no okej. Okay. To 17 dzień. I ten jest głodny, bo czemu w ruchu, właśnie tak jak teraz. Proszę jedz. Może nada się do przycinania brody. Ile mam tej wody? Mam w ogóle jeszcze jakąś wodę? Na parę dni będzie. A dobra, chuj, zobaczymy co się stanie. Pewnie się zrani tą siekierą, zając życie. Ile trzeba dni, żeby przejść tą grę? Nie wiem. A nie, nawet się nie zranił. Jest jak najbardziej możliwa, nawet relaksująca. Powinni robić, więc ok. Woda jutro. Kolejny raz apteczka. Boże, jakie to jest durne. Ile razy ja tą apteczkę jeszcze będę miał? Czy zakładam, że niedługo. Zostały mi dwa razy na picie. 121, 125 dzień. I 129 dzień, 130 dzień to jest dzień, w którym umrę. Ten jest głodny. No to będzie. Aha, nie mam żarcia, no to raczej do tego nie dożyję. Chociaż bez żarcia chyba wytrzymuje trochę, bez picia. Dobra, przytrzymamy go z tym piciem do jutra. Jest to 121 dzień. Do naszego bunkra zbliża się grupa ludzi. Strzelamy do nich. 122 dzień. O, ten się rozchorował. Ten jest głodny, złapał jakieś paskudztwo. Wspaniale. O, i ten umarł. Bez jedzenia nie trwa się... No, wspaniale. Ale jakie to jest durne, no przez kurwa 80 dni tego radia nie mogłem naprawić, chociażby... że kurwa no... Mnie ta gra denerwuje momentami, to szkoda gadać. Ech.